Witam naszego gościa. Cześć, Sebastian. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cześć. Czy masz przygotowane coś do picia? Bo dzisiaj opijamy, słuchaj. Tak, mam wodę. A, dobrze. No to wodą, słuchaj. 10 tysięcy lajków na naszym profilu. Gratuluję. Bardzo ładnie. To dobry wynik. Twoje zdrowie. No musimy od czegoś rozpocząć. To jest taki dopiero początek kilkumiesięcznej naszej pracy. I mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy zapisali się na ten profil, skorzystają nie tylko z tego, co oferuje cały projekt Save the Planet, ale chociażby z dzisiejszej naszej rozmowy. Jeżeli pozwolicie, przedstawię mojego przesympatycznego gościa, dyrektor regionalnej firmy Colliers, jednej z największych firm usługowych na świecie w zakresie nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, ale także przede wszystkim, co bardzo ważne, kibic Lecha Poznań, Realu Madryt, i wielki fan piłki nożnej i piłki ręcznej. Brawo, witamy Cię, Sebastian Benekier. Dziękuję. Nie spodziewałem się takiego powitania, ale debiutuję w tego typu programie, więc trochę tremy jest jak najbardziej wskazane. Będzie bardzo dobrze, nic się nie przejmuj. Mamy wyjątkowo wyrozumiałych słuchaczy i widzów. Dlatego wybaczają nam wszystko, ponieważ nie wiedzą, kiedy w ogóle mamy jakąś wtopę. Także się kompletnie nie przejmuj. Pokazywaliśmy przed chwilą fake newsa, że z Australii widać naszą planetę Ziemię, tak czyste powietrze, i wszyscy w to uwierzyli. Także myślę, że są naprawdę w dobrym momencie i stanie. Dlatego jest długi weekend. Jest długi weekend. Przestrzegałem przed tym, żeby we wszystko mówię wierzyć, co mówią media. Zdecydowanie. Sebastian, dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o rynku biurowym. Na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Kiedy Twoim zdaniem będziemy mogli wrócić do biur i na jakich zasadach? Bo tak jak zasady można pewne wprowadzić w galeriach handlowych, tak, no można powiedzieć, że wpuszczamy, nie wiem, 10 osób. Mówimy o tym, że do jakiegoś sklepu mogą wejść 3 osoby. No to nie możemy tego zrobić w biurach, no bo albo mamy biura, albo nie mamy biur. W związku z tym, kiedy Ty przewidujesz, w takim realnym jak gdyby scenariuszu, kiedy w tym biurze jednak funkcjonujemy, na jakichś zasadach, jakichś coworkingów, jakichś spotkań, jest jakaś winda, w której jedzie nagle tam maksymalna ilość osób, 16 w środku. Jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy? Ja widzę to tak, że słuchamy głosu klientów i rozmawiamy z nimi na co dzień. Generalnie wszyscy powoli przygotowują się do powrotu do biur. To nie jest tak, że wszyscy pokochali pracę zdalną i cieszą się z siedzenia w domu. Aczkolwiek oczywiście sytuacja jest dosyć specyficzna i trudna, ale powstały już rozwiązania. Dzisiaj nawet był webinar poświęcony temu zagadnieniu. Będziemy po prostu siedzieć w odstępach od siebie. Prawdopodobnie niektórzy poproszą o maski, niektórzy nie. Będziemy na pewno musieli uważać na wszelakie obostrzenia, myć ręce, nie jeździć po kilkanaście osób windą, a także prawdopodobnie w zależności od specyfiki firmy będą ludzie podzieleni na zespoły. Czyli pewne zespoły będą się po prostu wymieniać, te, które zajmują się na przykład taką samą pracą, żeby się w jakiś sposób nie stykać ze sobą i ewentualnie, żeby nie doszło do zarażenia. Są też głosy, żeby ochrona budynków biurowych badała temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest zbyt daleko posunięta przezorność i wydaje mi się, że ciężko będzie wprowadzić albo zmusić właścicieli budynków, żeby nagle wprowadzili, nie wiem, kamery termowizyjne za kilkaset tysięcy złotych, więc ja myślę, że to już niedługo. Głosy są takie, że się szykujemy, ale tak naprawdę wszystko zależy też od pewnych sugestii ze strony rządu, ale też poszczególnych pracodawców, bo niektórzy do biura w czasie tej pandemii przychodzili. Ja celowo powiedziałem o tym temacie windy, bo tym się różnią windy od biurowcy od galerii handlowych, że w biurowcach mamy windy. I teraz te najlepsze biurowce mają bardzo dużo pięter, bo wtedy z nich jest bardzo ładny widok. I myślę, że to będzie problem, nawet taki problem już nie tyle dezynfekcji tej windy, no bo jak dezynfekować windę po każdej jeździe,
Nie, to jest niemożliwe, oczywiście. To jak w windzie, w której mamy odległość, nawet jak staniemy na przeciwległych końcach windy, to jest, mamy do siebie 1,5 metra. Wyobraź sobie nawet problem samej windy, że właściwie odpadł na windy. Trzeba będzie zasuwać chyba pieszo schodami, bo winda moim zdaniem będzie takim momentem, takim miejscem, którego nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób odciąć od systemu, od tej całej fali ludzi, która... Prawdopodobnie tak, ale ja myślę, że to zostanie rozwiązane po prostu w ten sposób, że będzie jeździć mniej ludzi. No to dłużej będzie trwała sama podróż do swojego biura, ale też pamiętajmy, że ludzi prawdopodobnie będzie mniej w biurach. Są takie przeliczniki, gdzie jeśli pracowało na jakiejś powierzchni 100 osób, to w związku z zaleceniami sanitarnymi mogłoby na tej samej powierzchni dzisiaj znajdować się około 60-65 osób. Więc właśnie po to, żeby tworzyć odległości, żeby tworzyć jakieś bezpieczne bufory między ludźmi, ale oczywiście no nie da się tego w 100% kontrolować i tak dalej, więc musimy zobaczyć, jak to w praktyce wyjdzie. No generalnie firmy się szykują, taki mamy odzew i sam czekam, kiedy w biurach się troszeczkę zagęści, bo myślę, że nie tylko jest kwestia zdalnej pracy, ale tego, że ludzie siedząc w domach no mają powoli już po prostu przesyt tych emocji związanych z pobytem w domu, więc czekają na troszeczkę inne emocje. Dobrze, powiedz w biurze. Czy masz jakieś pomysły dla tych, którzy nas tutaj słuchają, być może chcą skorzystać z Twojej rady, w jaki sposób można by w tej chwili obniżyć koszty najmu? Czy masz jakieś pomysły, na co można się powołać, w jaki sposób egzekwować to od tych, którzy wynajmują nam te biura, żeby skorzystać z jakiejś obniżki, bo myślę, to też byłoby dosyć dużym supportem dla tych, którzy mieliby podjąć decyzję o powrocie do biur w niepełnym składzie na przykład, czy w niepełnym wykorzystaniu tych swoich powierzchni. Ja myślę, że po pierwsze, no nie ma żadnej tak naprawdę ustawowej kwestii związanej z regulowaniem tego. Biura de facto były przez cały czas otwarte. Jak wiemy, nie wprowadzono stanu wyjątkowego, aczkolwiek wprowadzono różnego rodzaju obostrzenia, które no wskazują na stan wyjątkowy. Mówiąc dalej, myślę, że jest to dosyć skomplikowana sprawa, bo trzeba też podzielić typy najemców. No są najemcy, którzy strasznie, mówiąc kolokwialnie, oberwali od tej sytuacji. Tak, nie wiem, biura podróży, kantyny w biurowcach, które praktycznie się zamknęły, siłownie, czy też biznes, który jest związany, nie wiem, z lotnictwem, z galeriami handlowymi, z odzieżą, ze sprzedażą. No i jest też ten normalny biznes, raczej inny biznes, czyli programiści, centra usług wspólnych i tak dalej, czy siedziby główne różnych firm. No i tam ta sytuacja jest troszeczkę inna, więc taki model, który bym sugerował, który ma miejsce i też tak rozmawiamy w imieniu naszych klientów z właścicielami budynków, to model to się tak ładnie nazywa po angielsku rent free, czyli zwolnienia z czynszu przez na przykład 2-3 miesiące, a następnie wydłużenia umowy najmu o te 3 miesiące, czy jakaś inna forma przeciwdziałania. Można też na przykład zawiesić płatności, niektórzy się na to zgadzają. Pamiętajmy, że też są banki współwłaścicielami różnych budynków, więc banki są niechętne na jakiekolwiek ruchy. No i pamiętajmy jeszcze, że pójście do sądu dzisiaj, bo niektórzy chcą się powoływać na taką klauzulę nazywaną bardzo ładnie po łacinie rebus in stantibus, że zmieniły się okoliczności, warunki dotyczące funkcjonowania danej umowy najmu, ale myślę, że to jest batalia na długie lata w sądzie, no i trzeba będzie pokazać wtedy, że faktycznie pandemia koronawirusa wpłynęła na biznes w sposób taki, że firmy nie są w stanie płacić. Tutaj Aneta nam podpowiada, że rzeczywiście, żebyśmy nie zajechali tych naszych państw sprzątaczek, każdy powinien chyba po sobie te klamki wycierać.
i poręcze, czyli tak w ogóle powinniśmy iść taką, mieć takie frotę rękawiczki na sobie i idąc po schodach od razu po sobie wycieramy, rozumiesz? To jest, myślę, ciekawy koncept. Co? Jakoś tego nie czuję. Jakoś tego nie czuję, to już jest, myślę, że to jest za dużo. Nie, ale wiesz co, myślę, że pomyśl teraz, ponieważ w tych biurach typu open space, coworking, call center, są tak gdyby typowo przygotowane powierzchnie pod to, żeby na małej powierzchni dużo ludzi mogło razem pracować. I tak. Czy jak gdyby na bazie tej filozofii, która ostatnio była wyjątkowo modna, w tym kierunku to wszystko zmierzało, nie uważasz, że zmieni się sposób wykorzystania powierzchni biurowych? No, to na pewno. Na pewno się zmieni, bo część firm, które prowadziło procesy wyboru nieruchomości, je zawiesiło. To po pierwsze. Mhm. Szczególnie ci, którzy mają jeszcze czas do końca umowy najmu. Pozdrawiam Anetę. Pozdrawiamy, tak. Ale część firm jakby dalej idzie do przodu i negocjuje. I tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca, jak mocno ten kryzys, który się wytworzył poprzez pandemię, jak wpłynie na biznes. I dzisiaj firmy bardziej patrzą, co zrobić, ale nie wiedzą jeszcze dzisiaj, bo nie mają końcowych danych. Pamiętajmy też, że część firm już od dawna praktykowało model pracy zdalnej, tak? Więc wysyłało ludzi, nie wiem, to jest bardzo popularne chociażby w firmach IT, programistów, których co najmniej 10-20% pracują na zdrowie. Pracuje poza biurem, ale nie spodziewałbym się nagle jakichkolwiek takich wielkich zmian, że firmy porzucą biuro, bo biuro to jest jednak miejsce kształtowania kultury korporacyjnej, to jest kwestia spotkań ludzi, budowy atmosfery, budowy zespołu i tak dalej, a myślę, że dzisiaj też ludzi bardzo dużo jest już po prostu zmęczonych siedzeniem w domu i słyszymy głosy, że bardzo chętnie wrócą do biura, żeby troszeczkę odsapnąć od tych telekonferencji wiecznych i tego, że no praktycznie nie ma czasu na powiedzenie nie mogę teraz, jestem zajęty, bo praktycznie cały czas siedzimy przy komputerze. Dobrze, a powiedz w takim razie, czy mimo wszystko te doświadczenia, które w tej chwili mamy z tą pracą w home office, bo one też coś jednak spowodowały dla pracodawców, tak? To, co wydawało się niemożliwe, to, co wydawało się właśnie no, antykorporacyjne, że nie mieliśmy tych ludzi wewnątrz organizacji, nie widzieliśmy ich, oni nie szanowali jak gdyby tej naszych całych korpo procedur, zwyczajów, przychodzenia na jakąś godzinę, odbijania karty, tysiąca rzeczy, które były z tym związane. Nagle oni zaczęli pracować w systemie home office. W większości z tego, co słyszymy, ten system się sprawdza, czyli ludzie bardzo ładnie, lojalnie funkcjonują i pracują, wykonują swoją pracę, być może zupełnie w innym wymiarze czasu. Czy jednak po powrocie do biur większość pracodawców nie stwierdzi, że teoretycznie część wybrane jakieś grupy mogłyby spokojnie pozostać, pracować w systemie jednak home office, co w konsekwencji, powiedzmy, mogłoby spowodować zmniejszenie powierzchni, które one by potrzebowały, tak de facto na tych wszystkich pracowników. Myślę teraz nawet z perspektywy Save the Planet, może to trochę ograniczyć i też ruch na ulicach. Z perspektywy pracodawcy być może ograniczy także koszty typu, nie wiem, samochód służbowy, nawet jakieś takie... Tak, w ten sposób patrz. Tak, jak najbardziej. Na pewno wytworzy się nowa tendencja czy nowy trend do tego, żeby jednak praca zdalna stała się bardziej popularna, bo to będzie związane też z oszczędnościami, ale nie tylko, ale mówię, to wszystko zależy od branży, bo są branże, które zatrudniają ludzi i jednym z elementów zatrudniania, takiego przyciągania pracownika było biuro, była lokalizacja tych biur. Dzisiaj oczywiście to się może zmienić, ja przewiduję, że jest bardzo duża szansa, że wyzyskają budynki peryferyjne, bo one będą tańsze. I siłą rzeczy wyjście z umowy najmu w centrum do lokalizacji peryferyjnej spowoduje ogromne oszczędności. I oczywiście biorąc pod uwagę te zmienne, które
na które tak naprawdę i na ich wynik czekamy, czyli kwestie związane na przykład z bezrobociem w danych sektorach, może być tak, że rynek pracownika już nam przeminął i będzie można rekrutować z większej grupy ludzi i ci ludzie już nie będą tak bardzo wybredni co do na przykład lokalizacji biura i będą chcieli pracować także w lokalizacji peryferyjnej, więc ja myślę, że to wszystko odciska piętno. Jak rynek zareaguje do końca, nie wiemy, bo jesteśmy półtora miesiąca w zamknięciu. Tak naprawdę będziemy wiedzieć to bardziej za jakieś 2-3 miesiące, jak gospodarka wystartuje tak naprawdę i to większość, czy cała gospodarka. I wtedy będzie można policzyć realnie, co się stało, ile straciliśmy, co możemy obciąć, jakie koszty. A biuro, pamiętajmy, dla siedziby głównej danej korporacji czy firmy, biuro to nie jest nie wiadomo jaki wydatek, bo to jest około 4 czy 3, czy czasami nawet mniej procent, a dla na przykład serwisów, centrów usług wspólnych, biuro jest drugim kosztem po wypłatach, tak? Więc to też zależy, jak się tutaj rozwinie, więc musimy po prostu chwilę poczekać, zobaczymy. Będziemy mądrzejsi, tak jak mówię, za jakiś czas. Jeszcze musimy sobie dać trochę czasu. Nie wiem, czy oglądałeś nasze Breaking News, gdzie mówiliśmy o takich specjalnych kombinezonach klubowych, które być może mogą być jakimś fajnym rozwiązaniem na to, żeby rzeczywiście wrócić do tej pracy i te odległości zmniejszyć. Mówiliśmy też w Breaking Newsach o tym, że te opustoszałe budynki, a z tego co pamiętam, chyba najwięcej powierzchni biurowych przybyło w Krakowie za ubiegły rok. W Krakowie się bardzo dużo buduje, To wyobraź sobie, mówiliśmy właśnie o tym, że te wszystkie budynki mają instalacje i w tych instalacjach stoi woda. I ta woda już po miesiącu właściwie powoduje gigantyczne problemy bakteryjne, ołów, mieć, także to są wszystko rzeczy, które są niesamowicie szkodliwe i myślę, że w ogóle ten powrót do biur będzie bardzo interesujący, bo będziemy też oczekiwali, że nagle powstaną nowe procedury, ktoś te wszystkie instalacje, wentylacje chemicznie czy w jakikolwiek sposób szokowy. Ale ja też, Darek, przepraszam, że ci przerwę, ale to nie jest tak, że te biura są całkowicie puste i się nic nie dzieje. W tych biurach się wszystko dzieje, jakby jest. One są najprawdopodobniej może mniej, rzadziej sprzątane. Pewnie są rzadziej, nie ma tam, w niektórych firmach faktycznie nie było nikogo przez jakiś czas, ale myślę, że to nie jest tak, że tam będzie wszystko, tutaj tak katastroficzna wizja bakteryjnego ataku w instalacjach, no to jest już duża sprawa i myślę, że to się po prostu nie ma prawa wydarzyć. Myślę, że jak będziemy mówić o pustostanach, to bardziej musimy się skupić na to, zobaczyć, co będzie za 2-3 lata, jak ten rynek zareaguje. Chociaż ja mam dosyć przewrotną teorię. Moja teoria jest taka, że Polska jako kraj może zyskać na tym kryzysie, ponieważ zagraniczne koncerny, szczególnie amerykańskie, niemieckie, czy też z innych krajów, będą, myślę, szukać oszczędności. Polska poza tym, że jest ogromnym krajem, ma dużą liczbę ludzi i wykształconych pracowników, kadr, no też jest lokalizacją jeszcze troszkę kosztową, więc warto tu przyjechać i myślę, że to też jest szansa, więc tak naprawdę czas pokaże. Ja jestem w kontakcie z różnymi kolegami z Europy, też z naszej firmy, z Kuriersa i słyszymy, że no te szukanie oszczędności może się na przykład zacząć w dużych korporacjach od tego, żeby ustanawiać w Poznaniu, oby w Poznaniu, ale w Polsce na przykład centra usług wspólnych, już nie tylko te najprostsze, ale takie bardzo zaawansowane, których zresztą mamy kilka w Poznaniu. Super. Sebastian, jeżeli pozwolisz, spróbujemy się połączyć z naszym korespondentem, z naszym specjalnym turbo gościem z Paryża. Tak. To słuchajcie, próbujemy połączyć się. Dzwonimy do Kamila. Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie wszystkich. Comment ça va, Kamil? Bonsoir. Ça va, très bien. Bonsoir. Dobrze, ja nic nie rozumiem, więc... No ja też, już kończymy, dobra, po francusku już nic więcej nie mówimy. Koniec tego popisywania się.
To był taki dopiero początek. Witamy Cię, Kamil, w naszym programie. Nie wiem, czy oglądałeś chociaż kawałek naszego programu, bo żeśmy mówili o takim bardzo ciekawym imprezowym restauracyjnym kombinezonie, który umożliwiłby nam bardzo bliskie kontakty. Kombinezon z systemami oczyszczania powietrza, z możliwością picia drinków, co jest bardzo istotne. Dzisiaj tutaj pijemy w naszym programie za 10 tysięcy fanów na naszym profilu, także też Twoje zdrowie. Trzeba się nawadniać, tak jest, na zdrowie. Ja też wypiję, co prawda, napój bezalkoholowy, ale na zdrowie. Niestety nie miałem tej przyjemności obejrzeć dzisiejszego programu, bo dopiero co skończyłem trening i ledwo co się wyrobiłem na to, żeby się spotkać z nami. Super, będzie na pewno jeszcze do obejrzenia na naszym kanale Save the Planet TV Channel. Natomiast słuchaj, mamy do Ciebie takie pytanie na początek, rozgrzewające. Zanim przejdziemy do tych takich łatwiejszych dla Ciebie, czyli sportowych. Chciałbym w ogóle Wam wszystkim powiedzieć, że Karol jest jednym z najlepszych piłkarzy ręcznych, no myślę, że na świecie, w Polsce to już na pewno, na co dzień grający w klubie Paris Saint-Germain i myślę, że tych elementów sportowych za chwilę będzie kilka. Postaramy się także opowiedzieć nie tylko o dzisiaj o tym rynku biurowym, ale także o tym, co w sporcie słychać. Powiedz nam, jak przede wszystkim wygląda sytuacja w tej chwili w czasie tej kwarantanny w Paryżu, w takim miejscu, które dla mnie jest symbolem miłości, trzymania się za ręce, symbolem pocałunków, kochanków, imprez, rave party, restauracji i wiele takich sytuacji, które kojarzą się na szybko z Paryżem jako no, wyjątkowo miejscem nieprzystosowanym do naszej dzisiejszej takiej społecznej separacji, tak? Jak wy sobie radzicie z tym wszystkim jako mieszkańcy tego przecudownego miasta? O dezynfekcji konstrukcji stalowej wieży Eiffla nawet nie wspomnę. No to trzeba by się było trochę narobić, żeby zdezynfekować dzień w dzień całą wieżę Eiffla. No tutaj zapomniałeś o najważniejszym, szczególnie oczywiście Paryż to miasto nie tylko, tak jak powiedziałeś, miłości i pocałunków, ale i też mody, tak? To jest wiadomo wielkie skupisko mody. Ja tutaj się śmieję, że ci typowi Paryżanie, oni trochę zmienili teraz swoją odzież i wskoczyli z te dresy. Wiadomo, że codziennie wychodzą z domów, styl francuski, styl taki paryski jest bardzo, bardzo elegancki, bardzo specyficzny i mnie akurat bardzo przypada do gustu, ale teraz rzeczywiście no, dużo ta sytuacja, myślę, się nie różni jak na całym świecie. No niestety zostaliśmy zamknięci w domach. Ta możliwość poruszania się jest no, zdecydowanie bardzo ograniczona. Można tylko wyjść z domu za jakąś konkretną potrzebą. Trzeba wypełniać specjalne druczki. Trzeba się zabezpieczać przed tym wyjściem z domu odpowiednio i no nie jest to sytuacja na pewno, na którą myślę każdy z nas był przygotowany, ale no, jakoś trzeba sobie z nią radzić i tak jak powiedziałem, te szykowne ciuszki odwiesić na razie do szafy i po prostu wskoczyć w troszeczkę ciekawsze i wygodniejsze odzienie. To teraz chyba wszyscy rozumiemy, dlaczego chcą powoli odblokowywać tą naszą normalność, bo gdybyśmy tak jednego dnia to się odblokowali, to chyba byśmy się wszyscy zaubierali, zawychodzili, zaimprezowali i by to się źle skończyło dla nas wszystkich. Dlatego rzeczywiście może bardziej powoli odblokowujmy ten proces odmrażania tej całej naszej gospodarki. Powiedz mi, czy rzeczywiście, czyli rozumiem, że musicie wypełniać takie druki, mieć przy sobie druk, dokąd się wybieracie, tak, wychodząc na ulicę? Tak, można to teraz już, to trochę ewoluowało, bo jak wiadomo, ta sytuacja z dnia na dzień jest strasznie rozwojowa. Teraz nawet już można taki dokument ściągnąć na telefon, ale wychodząc z domu, dokładnie tak jak wspomniałeś, trzeba mieć wypełniony papier, na którym wpisuje się swoje dane, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz powód. Jest 5 podpunktów, dlaczego wychodzisz z domu i między innymi te podpunkty to są po jakieś rzeczy tej pierwszej potrzeby,
typu, nie wiem, zakupy i rzeczy potrzebne do przeżycia na co dzień, bądź takie jakieś rzeczy medyczne. Drugi podpunkt to jest wysiłek fizyczny. Dosyć często nadużywam, ale jak wiadomo, jestem sportowcem i ci sportowcy zostali zamknięci w domach i ta energia z nas kipi i no, trzeba gdzieś ją rozładowywać. I kolejnym z podpunktów jest ta możliwość wyjścia udokumentowana tym, że nie wiem, wybieramy się w celu pomocy swojej najbliższej rodzinie. Są jeszcze dwa punkty, które są bardzo często przeze mnie pomijane i jeden z tych punktów trzeba zaznaczyć. Aha, jeszcze takie dosyć ciekawe i ważne informacje to, że na przykład jeżeli mowa tutaj o wysiłku fizycznym, to nie jest tak, że wychodzisz sobie i wracasz, kiedy sobie chcesz, tylko masz jedną godzinę na ten wysiłek i możesz oddalić się tylko od swojego miejsca zamieszkania o kilometr, w promieniu kilometra. Nie możesz poruszać się więcej, nie możesz, nie wiem, zrobić maratonu, wybiegając z domu rano. Ale jest dużo policji? Kamil, jest dużo policji, które... Powiem ci tak, wydawało mi się do momentu, jak się na nich nie naciąłem, że ich praktycznie nie ma, ale no niestety przytrafiło mi się już tak, że zostałem złapany i skontrolowany przez tajniaków po prostu, przez policję, która gdzieś tam się chowa i ukrywa. I już teraz wiem, jak ich rozpoznawać i rzeczywiście są i stoją oni gdzieś praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu i w najmniej spodziewanym momencie po prostu do ciebie podchodzą i proszą o uzasadnienie, dlaczego wyszedłeś z domu. A kiedy wracacie? Jest jakiś plan powrotu do treningu na hali, do meczy, do Final Four Champions League, w którym miałeś wystąpić, w którym masz wystąpić? Tak. Tak, tak. No niestety no te plany troszeczkę nam sportowcom się pokrzyżowały w tym okresie. Byliśmy teraz w takim fazie, akurat w takiej fazie rozgrywek, gdzie to wchodziło wszystko na te najciekawsze etapy, gdzie tak naprawdę zaczynała się gra o coś. No ale niestety zostało to wszystko wstrzymane, wszystko przerwane. Zostaliśmy z mistrzem Francji, drużyna Paris Saint-Germain. Z tego, co dzisiaj czytałem, również piłki nożnej też został im przyznany tytuł. Tak. Bezpośrednio patrząc na klasyfikację w tabeli, jaką zajmowały drużyny. Odnośnie Ligi Mistrzów, no nie zazdroszczę tym ludziom, którzy musieli podjąć tą decyzję o rozstrzygnięciu, jak chcą to rozstrzygnąć. Niemniej jednak decyzja jest taka, że cztery pierwsze drużyny z dwóch, znaczy dwie pierwsze z jednej grupy i dwie pierwsze z drugiej grupy drużyny zostały wypremiowane bezpośrednim awansem do turnieju Final Four, który zostanie rozegrany pod koniec października. No, okej. Okay. No to wiele czasu przed tobą, żeby się do tego dobrze przygotować. No tak, no teraz jesteśmy w takim okresie i no można powiedzieć takiego zawieszenia i takiej hibernacji troszeczkę w domu i tak naprawdę nie wiemy, czego mamy się spodziewać i do czego mamy się przygotowywać. Każdy z zawodników otrzymał swój plan treningowy, który jakoś tam sumiennie musi wykonywać w domu albo i wychodząc czasami na świeże powietrze. Ja też się śmieję, bo mówię, że ludzie, którzy teraz mają kawałek gdzieś ziemi naokoło siebie albo nie wiem, mieszkają w domu, oni to są takimi szczęściarzami, jakby wygrali, nie wiem, w miliony w loterii, no bo rzeczywiście tak jest. Ten, kto teraz ma trochę możliwości wyjścia na swój ogródek i nie wiem, chociażby wypicia kawy porannej, no to naprawdę to są szczęściarze. No i tak jak powiedziałem, gdzieś tą pracę swoją wykonujemy jakoś sumiennie w domu, ale prawda jest taka, że ten okres jeszcze do tych najważniejszych rozgrywek jest bardzo długi i tak naprawdę czekamy, jakie będą dalsze kroki, jakie będą dalsze decyzje drużyny. No najgorzej, najbardziej szkoda mi kibiców takich jak Sebastian, którzy w tym okresie koronawirusa utracili chyba swojego ducha
walki, bo muszą oglądać stare mecze jeszcze. I dobrze, można sobie stare mecze otworzyć, ale ja myślę, że początkiem, kiedy wrócimy do czasów, kiedy na tych gigantycznych stadionach czy na trybunach będą kibice, właściwie trzymający się za ręce czy za barki, wiwatujący, słuchajcie, naprawdę czeka nas wiele miesięcy, jak nie lat nawet, żeby powróciło to wszystko do normalności. Także czy przewidujesz, Kamil, że pojawią się jakieś takie pośrednie sytuacje, że jednak będą rozgrywki bez widzów, ale teraz jak je uatrakcyjnić, żeby jednak ci kibice mieli jakiś taki, wiesz, no bardziej ten przekaz był taki realny, żeby jednak oni, nie wiem, kupowali być może bilety jakieś symboliczne, ale żeby za to może mieli, nie wiem, może mieli widok z iluś kamer. Może wy byście mieli jakieś kamery na swoich koszulkach i byłaby jakaś możliwość oglądania tego meczu z perspektywy jakiegoś piłkarza, wiesz, no chodzi mi o takie rzeczy, które dzisiaj widać totalnie zmieniają jak gdyby przyzwyczajenia nasze do chociażby jak ten home office, o którym przed chwilą z Sebastianem tu rozmawialiśmy, chociażby to jak konferencje, które się odbywały co roku, nagle przechodzą do sieci i ludzie będą płacili za bilety, oglądając tych samych speakerów, ale no w jakiejś innej formule, tak? Czy czujesz, że pojawiają się jakieś pierwsze pomysły, jak uatrakcyjnić widowisko sportowe bez kibiców, żeby oni jednak zapłacili za udział w meczu, a z kolei wy, żebyście mogli dalej funkcjonować, zarabiać i żeby to było dla wszystkich bezpieczne? No tak, no nie jest to łatwy orzech do zgryzienia na pewno. Tak jak powiedziałeś, jednymi z najbardziej poszkodowanych tych wiernych fanów są właśnie kibice. Ci zagorzali, którzy na dobre i na złe zawsze wspierają swoje drużyny. Na pewno w tym okresie trzeba wykazać się dużą kreatywnością i kilka tych pomysłów, które ty nawet podałeś, byłyby fantastycznym rozwiązaniem, myślę. Odnośnie jakichś już konkretów, szczerze ci powiem, że jeszcze nie słyszałem, aby ktoś wpadł na jakiś genialny pomysł, jak to rozwiązać. Jedyne co to, bo jestem też fanem koszykówki, na co dzień oglądam NBA i z tego co mi wiadomo, to tam chcą to rozwiązać w ten sposób, że sezon, który trwa, chcą dokończyć, ale niestety będą to musiały być mecze bez kibiców. I tak jak to nie będzie żadna nowość, ale do tej pory będą prowadzone transmisje internetowe i transmisje live z tych meczy i z tego co widziałem, mają być przygotowane jakieś specjalne udogodnienia dla kibiców tych najbardziej aktywnych i tych najbardziej zagorzałych, ale odnośnie jeszcze jakichś takich specjalnych udogodnień, być może to co powiedziałeś fajnie by było, oczywiście na pewno nie będzie to jakieś wygodne, ale to co powiedziałeś z tą kamerą przyczepioną gdzieś do klatki piersiowej, aby trochę bardziej oddać tym kibicom te emocje i te przeżycia, które gdzieś tam towarzyszą na boisku, to by był super pomysł. Niekoniecznie może by było to wygodne dla samych zawodników, ale no jak wiemy, jesteśmy teraz w bardzo ekstremalnej sytuacji i można się poświęcić nawet ich sposób. Okej, my będziemy tu z Sebastianem myśleli, bo coś czuję, ktoś się musi tym zająć. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Kamila. Kamil, jeden z moich kumpli powiedział mi, spytaj się Kamila, czy imprezował z Neymarem, bo gracie w Paris Saint-Germain razem, tylko że on w piłkę nożną. To jest dobry temat, ale wiesz, bo ja... Zapytaj się Kamila Sypszaka, czy imprezował z Neymarem, bo Neymar jest znany z takiego dobrego poziomu spędzania wolnego czasu. Nie miałem jeszcze tej możliwości, kto wie, może gdzieś to kiedyś nasze drogi się przetną. Ja się śmieję, bo od momentu, jak byłem jeszcze w Barcelonie, bo wcześniej jeszcze moim klubem była Barcelona, jak wiadomo, tym kibicą Neymara też wcześniejszą drużyną była Barcelona. Ja się śmieję, że ja podążam troszeczkę jego takim szlakiem, bo jestem trochę z rokiem, można powiedzieć, mówię tutaj o motywie sportowym, bo nie chciałbym wychodzić może poza... Ja myślę, że nie ma co. Nie ma co, tak jest. Ja też tak myślę, ale mowa tutaj o tym poziomie sportowym, to rzeczywiście gdzieś te nasze drogi się pokrywają i kto wie,
Tutaj kontakt akurat w Paryżu piłkarzy ręcznych i piłkarzy nożnych wygląda dużo, dużo lepiej niż wyglądało to w Barcelonie. I mieliśmy już nawet wspólne spotkania i udało nam gdzieś się zapoznać i wymienić kilka zdań nawet po francusku. No niestety to wszystko zastopowało ten rozwój, ten nieszczęśliwy wirus, który nas cały czas nęka, ale kto wie, jak wszystko wróci do normalności, trzymamy kciuki oczywiście, żeby to wszystko się wydarzyło w jak najbliższej przyszłości, to kto wie, może gdzieś kiedyś uda się wypić razem jakieś kieliszek wina. I tego, słuchajcie, sobie życzmy. Jeszcze raz, Kamil, twoje zdrowie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze połączenie. Dziękuję bardzo Kamilowi. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Wasze zdrowie, panowie. Myślę, że będziemy się na pewno jeszcze łączyli. Będziemy mieli program sportowy, tylko o sporcie. I będzie nam bardzo miło ciebie jeszcze być może gościć w takim już typowo sportowym programie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, uważaj na siebie. Przyjemnością czasu teraz mamy dużo. Także możemy się zdzwonić, nie ma problemu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki, Kamil. Cześć. Sebastian, wracamy do naszej rozmowy. Już nam dużo czasu nie zostało, ale myślę, bardzo ważną informacją jest w tej chwili, czy z uwagi na tą sytuację, która się w tej chwili wydarzyła, zetknęliśmy się z takim czymś, że najczęściej umowy wynajmu podpisuje się na bardzo, bardzo długie okresy czasu. No bo sytuacja do tej pory była opanowana, nic się nie zmieniało, można było pewne rzeczy przewidzieć. Ale ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, no spowodowała zupełnie inne spojrzenie w tej chwili na czasookres, czegokolwiek. Czy uważasz, że umowy, które będą w tej chwili zawierane czy odnawiane, będą umowami bardziej elastycznymi, które będą też przewidywały to, że ludzie mogą jednak w pewnym momencie chcieć mieć większą powierzchnię, być może mniejszą, jak przejdą na home office, być może to będzie związane z jakimiś sezonami. Czy uważasz, że tak to w tym kierunku pójdzie, że będą pewne możliwości zwolnień z czynszu, bo na pewno najemcy będą oczekiwali w tej chwili jakichś zmian. Musi się coś na pewno w tych umowach zmienić. Pamiętajmy, że biurowce to są też produkty inwestycyjne, czyli te umowy najmu budują tak naprawdę budują wartość danego projektu, więc jeśli budują wartość, no to ona jest budowana na długości najmu, umów i czynszów, które najemcy płacą. Oczywiście spowoduje to pewne zmiany, pewnie bardziej takim może popularną formą stanie się forma hybrydowa, czyli umowa najmu na pewną część w budynku biurowym na normalnej powierzchni i na przykład część ludzi przeniesionych do coworku, tak? Na przykład do zadań specjalnych, do specjalnych projektów i tak dalej, i tak dalej. Na pewno zmienią się też, znaczy na pewno, no prawdopodobnie zmienią się też podejście, zmieni się podejście najemców do aranżacji. Nie będą chcieli wydawać dużo pieniędzy, tak jak kiedyś, żeby te powierzchnie biurowe no, przypominały tak naprawdę u niektórych najemców, no jest tak kolorowo jak w Disneylandzie i jest tyle do roboty poza pracą, że tak naprawdę pracować się nie chce, bo można miło spędzić czas w biurze, robiąc fajne rzeczy. A mówiąc serio, na pewno firmy zastanowią się nad rozwiązaniami łączonymi, hybrydowymi. Aczkolwiek uważam, że właściciele nieruchomości będą dalej mocno zachęcać, żeby te umowy jednak były 5-letnie, że dalej rynek inwestycyjny, który mamy w Polsce już, czy też w Poznaniu chociażby, już jakoś rozwinięty, dochodzi do transakcji, żeby on jednak został na tym samym poziomie. Czyli raczej przewidujesz, że umowy będą wieloletnie, ale może być może bardziej elastyczne, tak? Czyli z możliwością... Być może bardziej elastyczne, to elastyczne rzeczywiście z jakimś tam ryzykiem, który się wycenia, ale pewnie tak będzie. Dobrze, to teraz tak trochę pofantazjujmy, bo w końcu mówimy o świecie po koronawirusie. Jak mogą wyglądać te budynki w sensie już instalacyjnym, tak? Co tam się może zmienić? Ja tobie będę o pewne rzeczy mówił, a ty powiedz, czy ty w ogóle to czujesz i uważasz, że tak to będzie, czy nie. Pierwsza sprawa to są te wszystkie rzeczy bezdotykowe. Czyli wiesz, żeby jak najmniej rzeczy dotykać. Że wchodzisz do budynku, same drzwi się otwierają, sama winda się otwiera, same schody ruchome i w ogóle nic nie dotykasz, nawet klamki, wiesz, bo też można tak zorganizować, że drzwi się same otwierają, tak, żeby
Ja od razu mówię, że to się dzieje. Czyli to się dzieje to i na pewno, jest, słuchajcie... To nie jest jakaś odległa przyszłość. Informacja już dla projektantów tych budynków, którzy będą takie budynki projektować. Musicie to przewidzieć, bo później będziecie słono za to płacić, za te przeróbki. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście kontrole dostępu, bo jeżeli będą bezdotykowe drzwi, no to będziemy musieli też siebie jakoś rozpoznawać, tak? To może wejść, to nie może wejść. Myślę, że tak jak mówiłeś, raczej kwestia mierzenia automatyczna temperatury nie do końca, ale na pewno miejsca, gdzie możesz sobie tą temperaturę zmierzyć, tak, czyli takie punkty typu sprawdź, czy nie masz temperatury. No i teraz kwestia, co będzie, jak masz tą temperaturę, tak. Dlatego ja tu nie jestem pewien, moim zdaniem raczej to będzie już na wejściu, że osoby wchodzące mają badaną temperaturę i wtedy na recepcji... Pamiętajmy, że, ale Darek, pamiętaj, że mierzenie temperatury to jest RODO. Ktoś musi wyrazić zgodę. I to nie jest takie oczywiste. Po drugie, podjąłeś ważny temat, no to będziemy ćwiczyć w galeriach. Jeśli w galeriach będzie mierzona temperatura i złapią kogoś z 39,8, to co mają z nim zrobić? Nie wiadomo, tego nikt nie przewidział, więc ja myślę, że z tą temperaturą to jest po prostu taki troszeczkę taki pęd w niewłaściwą stronę, bo to jest bardzo trudne do zrobienia. My całe szczęście nie żyjemy w Chinach, gdzie jednym zarządzeniem wprowadzono aplikację, która robiła praktycznie wszystko i na żywo mierzono temperaturę, żeby wyjść z domu i tak dalej. Myślę, że tutaj w tym zachodnim świecie myślę, że to tak w ten sposób nie przejdzie. Jednak wolność jednostki jest tutaj chyba bardziej cenionym dobrem niż w Chinach. No ale słyszałeś o pomyśle w galeriach, żeby jednak ludzi podzielić na tą grupę o kolorze czerwonym, zielonym i żółtym. Tak, to jest model chiński, dokładnie. Model chiński, no sam jestem ciekaw, czy to przejdzie, czy nie przejdzie. Ale idąc dalej, zobacz, eliminujemy moim zdaniem już te wszystkie suszarki takie, suszarki powietrzne, takie strumieniowe, no bo one jednak rozsiewają jak gdyby te zarazki, wirusy. Jasne. Czyli przechodzimy na pewno na ręczniki papierowe, to już myślę nie będzie z tym problemu. Systemy dezynfekcji takie jak, wiesz, wycieraczki butów przy wejściu i tak dalej, natomiast myślę przy tych pomieszczeniach, szczególnie w tych tak zwanych business linkach, coworkingach, takich miejscach, gdzie wiele firm wynajmuje pomieszczenia, wynajmuje konkretne pokoje nawet na rozmowy, czyli jednak systemy dezynfekcji muszą się pojawić na rynku, proste, tanie i bezpieczne dla zdrowia i szybkie systemy dezynfekcji. Oczywiście tych rozwiązań jest dużo, tak, no, ale większość z nich jest bardzo niebezpieczna moim zdaniem dla zdrowia. Myślę, że kierunkiem będą tutaj lampy UV, z tym, że no one są znowuż niebezpieczne dla wzroku, trzeba by te pomieszczenia mocno izolować w czasie tej dezynfekcji, ale coś na pewno musi się pojawić, żebyśmy byli pewni. Mówiliśmy o tej windzie, tak? No musi ktoś tą windę. Ja na razie słyszałem z takich troszeczkę futurystycznych historii to, że jest już projektowane albo zaprojektowane są biurka, które będą się same, że tak powiem, dezynfekować, więc zobaczymy. Przyszłość pokaże tak naprawdę, nie wiemy jak to będzie na dzisiaj, ale na pewno to pójdzie w tą stronę, o której mówisz, że będzie ten dotyk, to wszystko, ta interakcja musiała być zmniejszona. Okej, na koniec, no rozmawialiśmy, mówiłem tobie już o naszym nowym certyfikacie Save the Planet dla właśnie biurowców. Tak. Rozpoczynamy taką certyfikację. No i chcielibyśmy właśnie przez tą certyfikację no z jednej strony pomóc, tak, tym najemcom we właściwy sposób przystosować te biura do nowej sytuacji, w której się znajdziemy. Ten certyfikat już właśnie obejmuje między innymi kwestie nanotechnologii oczyszczania powietrza, ale także kwestie wszelkich kwestii dezynfekcyjnych i kwestii procedur, tak, które można przygotować. Jasne. I czy uważasz, że ten certyfikat ma dużą przyszłość w sytuacji, kiedy no, wiele budynków, szczególnie tych klasy A, jest już w tej chwili certyfikowana, mają certyfikaty i to często bardzo znane, światowe, uznane, takie chociażby jak LEED czy BREEAM, które no, mówią o tym, że ten budynek, powiedzmy, jest budynkiem ekologicznym, budynkiem przyjaznym dla ludzi i w tej chwili kolejny certyfikat, ale z drugiej strony no, musi coś takiego powstać, żeby pokazać, że to jest ten element dodatkowy, dodany, tak, do budynku, który powoduje, że jest on przystosowany do obecnych czasów. Czy uważasz, że ma to sens i uważasz, że to jest dobry kierunek dla tej naszej certyfikacji? Ja myślę, że każde polepszanie miejsca pracy i budynku jest bardzo dobre. Zawsze tylko diabeł tkwi w szczegółach, czyli w finansach. I pytanie jest takie, czy deweloperzy
będą chcieli tak szybko wprowadzić tego typu rozwiązania. Wydaje mi się, że będą poniekąd musieli, bo jednak część najemców będzie się domagać odpowiedzi takiej typowej, szybkiej na to, co się stało, tak? Czyli jak największego zabezpieczenia tych jakby ruchów w budynkach, polepszenia warunków, większego zaufania, zbudowania zaufania do tego, że te budynki są w stanie się w jakiś sposób ochronić. Więc ja myślę, że edukacja plus to, co się teraz wydarzyło, to jest ten kierunek, w którym to wszystko pójdzie i taki certyfikat ma jak największe szanse do tego, żeby stać się certyfikatem obowiązującym. No tym bardziej, że mówię, wtedy ten najemca nie musi opowiadać tak temu, ten najmujący nie musi opowiadać tak tym osobom, które chcą taką umowę podpisać, co on w tych biurach przygotował, tylko po prostu powie, że ma certyfikat, który gwarantuje, że zostały wprowadzone procedury i właściwie już kończy się na tym dyskusja, tak? A nie zastanawiamy się, a w jaki sposób gdzieś tam... Firmy też wymagają certyfikowanych budynków. Dokładnie. No czyli słuchajcie, zobaczcie, myślę, że w dzisiejszej audycji poruszyliśmy bardzo wiele wątków. Mimo wszystko nie wygląda to aż tak tragicznie. Przynajmniej z tego, co mówi Sebastian, traktuję go jako eksperta, przynajmniej w szeroko rozumianym segmencie rynku biurowego. Firma Collier zresztą ma też doświadczenie nie tylko polskie, ale doświadczenia zagraniczne, czyli przewidujemy, że raczej za dużo się nie zmieni na tym rynku. Na pewno to ten okres... No trochę się zmieni, na pewno trochę się zmieni, ale myślę, że nie będą to rewolucje, a raczej ewolucje. Dokładnie, czyli raczej jeżeli to pójdzie w kierunku tylko zdrowia, tak, naszego zdrowia, bo chyba o tym mówimy, to będzie kierunek jeszcze większej troski o zdrowie ludzi, z wyobraźnią, że świat po koronawirusie to tak teoretycznie świat przed kolejnym być może koronawirusem, czyli myślę, to też będzie takie trochę inne spojrzenie. Nie mówię, że wywołujemy wilka z lasu, jeszcze jeden się nie skończył, a o drugim już mówimy, ale to będzie trochę taki świat na zasadzie, a co by było gdyby, tak? Czyli chcesz wynajmować taki budynek, w którym będę miał konkretnie powiedziane, co by było gdyby, tak? W związku z tym być może trochę będzie tutaj zmian, natomiast jeżeli pozostaną umowy, podsumowując, tak samo wieloletnie jak były, tylko być może bardziej elastyczne, tak? Może dojść do tego, że firmy będą chciały ograniczyć częściowo powierzchnię, którą wynajmują, poprzez to, że część ludzi pozostanie na home office, bo zobaczą, że jednak mają z tego tytułu korzystne doświadczenia, potrafią ludzie w tej formie pracować. No i niestety chyba jednak troszeczkę nastąpi odwrót, moim zdaniem, od tych call center, gdzie to skupisko jest już wyjątkowo duże ludzi, a którzy chyba mogliby pracować... Mówię, że call center powoli są zastępowane przez sztuczną inteligencję, przez machine learning, więc to się dzieje. To się dzieje, myślę, chyba... Bardzo często rozmawiamy z botem, na przykład. To już idzie w tym kierunku. No ja powiem Ci szczerze, że z takim jednym botem rozmawiałem, to ciężko to była rozmowa, widać, że... W ogóle rozmowa z botem jest ciężka. Nie polubiliśmy się od samego początku. Sebastian, bardzo Tobie dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy mieli ochotę posłuchać o tym, co się dzieje, co się będzie działo. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Wcale powiedziane, Sebastian, że spotkamy się jeszcze raz w powtórce. Być może zrobimy sobie rynek biurowy, część drugą. Jak to wszystko trochę opadnie i będziemy trochę bardziej wiedzieli, jak to rzeczywiście wygląda w realu, bo nawet jeżeli wrócimy do tych biur, tak jak mówiłeś, na zasadzie częściowego powrotu, tak, jakiegoś powrotu, to będziemy w stanie już podsumować, jak to się w tej chwili sprawdza, tak, bo my na razie tylko gdybamy, a tak naprawdę to życie pokaże, jak będą właśnie funkcjonowały galerie, o których mówiliśmy, jak będą funkcjonowały biura i być może wtedy przyda się taki kolejny program, żeby jednak zobaczyć, że to albo nie wszystko do końca tak funkcjonuje, jak przewidywaliśmy, albo wręcz idzie w bardzo dobrym kierunku. Jeszcze raz serdecznie Tobie dziękuję. Dzięki. Twoje dziękuję zdrowie. Bardzo. I dziękujemy bardzo Sebastianowi za udział w naszym programie. Hej. Słuchajcie, dziękujemy Wam wszystkim dzisiaj za wspaniały udział w naszym programie. Byliśmy zasypani tutaj różnymi pytaniami, na które nie byliśmy w stanie na szybko reagować, odpowiedzieć. Macie wszyscy na pewno bardzo dużą rację w tym, co mówicie. Jestem bardzo ciekaw,
czy po tym dzisiejszym programie nie zaczniecie rozmawiać też ze swoimi bliskimi, bo myślę, poruszyliśmy wiele tematów, które mogą dotknąć nie tylko biura, do których za chwilę być może powrócicie, do pracy w biurach, do której za chwilę powrócicie, ale być może podpowie wam to też kilka pomysłów, które można wprowadzić w naszych domach. Albo być może sami podpowiecie swoim pracodawcom, co powinni zmienić właśnie w tych obszarach. Jeszcze raz strasznie wam dziękuję. Chciałem was już dzisiaj zaprosić na kolejny program Świat po koronawirusie numer 5. Niestety smutnych wiadomości, program będzie dopiero za 2 tygodnie, a nie za tydzień. Ale najważniejsze, że mają w tej chwili majówkę, musimy zrobić krótką przerwę, żeby móc przyjrzeć się temu, jak zostaną wprowadzone pewne zmiany. Szczególnie interesują nas galerie handlowe. Prawdopodobnie następny Świat po koronawirusie będzie właśnie o galeriach handlowych, ale tego nie wiemy. Szukamy w tej chwili tematu, który będzie najbardziej dla was aktualny, bo jeszcze raz, te programy są dla nas, ale przede wszystkim dla was, żebyście mogli z tych programów czerpać pełną piersią informacji, inspiracji, natchnienia do swojego działania, do zmieniania swojego życia, swoich zachowań, swoich wartości, a przede wszystkim, żebyście pozytywnie naładowani mogli wrócić znowuż do tego świata w trakcie koronawirusa w oczekiwaniu na kolejną naszą audycję. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, pozdrawiamy i trzymajcie się, do za 2 tygodnie. Cześć!